Jak zawsze z początkiem nowego tygodnia zapraszam na Nie Przegap, gdzie dowiecie się, jakich kulturalnych wydarzeń w Mysłowicach nie możecie ominąć. Sylwia Żegłowicz, zaczynamy program. Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert charytatywny na rzecz Kamili Michalskiej, młodej mysłowiczanki zmagającej się z chorobą nowotworową. Odbędzie się on w sobotę, 29 marca o godzinie 18 w sali widowiskowej przy ulicy Grunwaldzkiej. Podczas koncertu zagrają mysłowiccy artyści DJ Jakob Larsen, Keskesa oraz ponadczasowy generał Stilwell. W Mysłowickim Ośrodku Kultury zagości wystawa prac artystki Joanny Knapek. Przedmiotem jej zainteresowania jest malarstwo animalistyczne. Na cykl Społeczność składa się 11 obrazów olejnych o różnych wymiarach i kompozycji. Wernisaż wystawy odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 17 w galerii przy ulicy Grunwaldzkiej. Zobaczmy, co słychać w kulturalnej części portalu itvm.pl. Zobaczycie tam fotorelację z koncertu młodych mysłowickich zespołów, podczas którego zbierano środki na rzecz potrzebujących rodzin. Księżniczka Czardasza to tytuł koncertu, na jaki zapraszają MOK oraz Śląska Operetka Kameralna. Na mysłowickiej scenie wystąpią niezwykli artyści. Księżniczka Czardasza to zabawna historia miłości arystokraty i artystki scenicznej. Spektakl odbędzie się 26 kwietnia. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Czas na literacką część programu. W tym tygodniu zachęcam do lektury książki autorstwa Barbary Rose Brooker pod tytułem Singielka seniorka, niepotrzebne skreślić. Książka to zabawna historia kobiety, która nawet po 60 chce czerpać z życia pełnymi garściami. Dziennikarka Anny Applebaum jest już w pewnym wieku. Co więcej, jeśli nie chce stracić swojej kolumny o życiu seniorów w San Francisco Times, musi ją nieco uatrakcyjnić. Aby to osiągnąć, nie zawaha się nawet zarejestrować w internetowym serwisie randkowym. Owszem, trochę wyszła z wprawy, nie była z mężczyzną od rozstania z mężem, który brał Viagrę bynajmniej nie z myślą o swojej małżonce. Ale od czego rady przyjaciółek seniorek? Anny szybko odkrywa, że faceci po 60 są dokładnie tacy sami jak reszta. Jedni chcą gadać tylko o zmarłych żonach, inni to skąpcy, którzy umawiają się w najtańszych jadłodajniach. Czy los w końcu się do nich uśmiechnie? Przeczytajcie sami. Jak zawsze mam dla Was konkurs, w którym możecie wygrać prezentowaną książkę. Trafi ona do osoby, która jako pierwsza odpowie na pytanie, jak nazywa się główna bohaterka książki. Odpowiedzi wysyłajcie na adres redakcja@itvm.pl. Nie zapomnijcie się w mailu podpisać. Oryginalne i piękne wizje plastyczne, kreowane za pomocą techniki malowania piaskiem, zostaną połączone z duchową i unikalną muzyką. MOK zaprasza na Jest drabina do nieba, czyli spektakl artystyczny w wykonaniu Ewy Ajbazowej, Beaty Oleszek oraz Anny Różycki. Malowanie zostanie połączone z duchową muzyką łączącą etniczny biały śpiew z brzmieniem tradycyjnych instrumentów ludowych. Artystyczne widowisko w Mysłowicach odbędzie się 5 kwietnia na scenie Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Bilety kosztują 30 zł. Czas na filmową część Nie Przegap. W tym tygodniu na ekranach kin Cinema City czeka Was filmowa adaptacja Kapitan Ameryka – Zimowy Żołnierz. Jedna z najpopularniejszych postaci komiksowego wydawnictwa Marvel zmierzy się ze swoim najpotężniejszym wrogiem. Rewelacyjna obsada i fantastyczna historia drugiej części przygód Steve'a Rogersa to najlepsze kino akcji w tym roku. Najnowsza część przygód Kapitana rozgrywa się po nowojorskim kataklizmie, w którym znaczącą rolę odegrała drużyna Avengers. Join SHIELD to protect people. Captain, to build a better world,
Sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. Most of the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. He's fast. Strong. Got a metal arm. Are you ready? All it takes is one step. People are gonna die. I can't let that happen. W tym programie mam dla Was konkurs, w którym do wygrania jest podwójna wejściówka na ten film w kinie IMAX. A wygra ją osoba, która jako pierwsza wyśle odpowiedź na pytanie. Jaki aktor wcielił się w tytułową postać Kapitana Ameryki? Odpowiedzi wysyłajcie na adres redakcja@itvn.pl. W mailu nie zapomnijcie się podpisać. W tym tygodniu w Cinema City zobaczycie także film Karol, który został świętym. 12-letni Kacper, pasjonat animacji komputerowej, zmaga się z grupą szkolnych chuliganów. Kiedy chłopiec zostaje na kilka dni pod opieką dziadka, opowiada mu o swoich problemach. Dziadek zabiera go na weekendowy wypad w Tatry. Tam, ucząc wnuka życia w surowych warunkach schroniska, snuje opowieści o przyjacielu z dzieciństwa, Karolu, który wielokrotnie ratował go z opałów i już za młodu udowodnił, że przemoc można pokonać niezłomną postawą i siłą ducha. Kacper, słuchając kolejnych historii dziadka, tworzy na ich podstawie animacje komputerowe, które składają się na fascynującą filmową opowieść o Karolu Wojtyle. Nie, że przyjechał. Już jako papież. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Nic nie potrzebuję, zawsze się raduję, bo święty... Kiedyś chciałem wszystko porozwalać, a Karolowi to się nawet udało. Znalazł sposób, wyobraź sobie. Święta załoga, kocha tylko Boga. Wreszcie duży, taki mały, święty być. Taki gruby, taki chudy, święty być. Taki jaj, taki chudy, święty być. W filmie Mapety poza prawem studio Disneya wysyła wesołą trupę na europejskie tournée. Przedstawienia odbywają się w wielkich salach Berlina, Madrytu, Dublina i Londynu. Jednak zagraniczny wypad zmienia się w wielką awanturę, kiedy Mapety zostają wplątane w aferę kryminalną o międzynarodowym zasięgu. Toy? This is my car. It is illegal now for its massive size. Not to mention my badge is bigger. This is my travel badge. Here's my real badge. You must have been looking at the wrong badge. My name will go down in history as greatest thief of all time. You mean our names, right? Of course. My name first, then spacebar, 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 your name. To London! Madrid! Dublin! The world capital of comedy, Berlin, Germany. Ich bin ein Berliner! More like ein Frankfurter! Watch it, Buster! To już wszystko w tym programie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.